przeciwwskazania do zabiegu z użyciem wypełniaczy to tak naprawdę niewielkie grupy pacjentów. Nie możemy zastosować wypełniaczy u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią, u osób chorujących na choroby autoimmunologiczne i nowotworowe, u osób przyjmujących leki przeciwkrzepliwe oraz nie możemy zastosować wypełniaczy u osób, które aktualnie mają jakiś czynny proces zapalny czy infekcyjny w obrębie skóry, która ma być poddana zabiegowi. Aczkolwiek należy tutaj nadmienić, że w przypadku np. opryszczki ust, sam wywiad opryszczki nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu powiększenia ust. Wówczas stosujemy profilaktykę, a więc stosujemy lek przeciwwirusowy na 3 dni przed zabiegiem i 3 dni po zabiegu wypełnienia ust. Opuchlizna po zabiegu z użyciem wypełniaczy utrzymuje się do około 72 godzin po zabiegu. Ma to związek tylko i wyłącznie z zastosowaniem cieniutkiej igły, za pośrednictwem której preparat jest wprowadzany do tkanek. Są to zazwyczaj zasinienia, zaczerwienienia, niewielki obrzęk, które jednak po maksymalnie 3 dniach znikają i możemy zacząć normalnie funkcjonować, wrócić do aktywności zawodowej. Zabiegi stosujemy właściwie po 30 roku życia, chociaż nie ma takiej jasno wyznaczonej granicy wieku. To wszystko zależy od potrzeb indywidualnych pacjenta i od tempa starzenia się skóry. Zabiegi z toksyny botulinowej rzeczywiście można zastosować już wcześniej, po 30 roku życia. Zabiegi z użyciem wypełniacza również po 30 roku życia. To zależy tak naprawdę, co danemu pacjentowi w swoim wyglądzie przeszkadza. Ale na przykład zabiegi biorewitalizujące skórę możemy zastosować, jeżeli jest taka potrzeba, również u osób młodszych, które na przykład mają zbyt przesuszoną skórę, czy w nadmiarze na przykład korzystają z opalania czy z solarium i ich skóra rzeczywiście wymaga dodatkowego nawilżenia.